Tylko RDN Małopolska. Anonsowany wcześniej przeze mnie, dzień dobry, witam Państwa raz jeszcze, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam państwa. Panie burmistrzu, takim mocnym medialnym echem odbiła się sprawa bezdomnych psów z Wojnicza, z terenu gminy Wojnicz, które zamiast trafiać do tarnowskiego azylu, były przetrzymywane w piwnicy jednego z gminnych budynków, podobno w opłakanych warunkach, urągających zwierzętom także. Wiedział pan o tym procederze? To znaczy się to, że mamy pieski i szukamy, to wiedziałem, tylko nie przypuszczałem, że może tam jest troszeczkę brudno i może nieprzyjemnie. Natomiast, szanowna pani redaktor, bardzo mocno odbiło się to echem ostatnio o tych pieskach bezdomnych w Wojniczu. Powiem tak. To jest szerszy problem i na sam początek chcę powiedzieć, że tak, jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem sprawy, czekamy na wyjaśnienie i na pewno nie zasypiemy gruszek w popiele, czy to jak to mówią, nie zamieciemy tego pod dywan. Mm-hmm. Będziemy się tym interesować, ale dało nam to po prostu też takie myślenie, że trzeba zrobić coś innego, trzeba po prostu stworzyć jakieś miejsce, jakieś warunki. I my takie w Wojniczu stworzymy dla... Bez korzystania z pomocy tarnowskiego azylu, rozumiem, samodzielnie. Tak? Może nie do końca. Jeżeli trzeba będzie skorzystać z pomocy, to i z azylem chcemy współpracować, i z Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami, z Animalsem. Tylko nie na takiej zasadzie, żeby po prostu jakoś wytykać sobie błędy. My musimy rozwiązać problem, co to znaczy bezdomne psy. No przecież to nie jest sytuacja, że ten pies wziął się, nie wiadomo skąd się wziął. Albo go ktoś wyrzucił, albo go ktoś przywiózł i zostawił, bo to najlepiej kupić pieska i po roku zostawić. No właśnie, z tego co się zorientowałam, panie burmistrzu, to kwitnie proceder porzucania, wyrzucania psów, a chociażby nad Dunajcem. I potem te psy wędrują, trafiają do domostw, do gospodarstw i państwo je po prostu przygarniacie. I problem rośnie. Tak, problem rośnie, przygarniamy je. Nie wiemy, kto tego psa porzucił, nie wiemy w jakich okolicznościach. Nikt nikomu nie chce pieskowi zrobić krzywdy. W zeszłym roku jest ich tak dużo, że nie wiadomo, co z nimi tak, zrobić. Tak, w zeszłym roku, pani redaktor, 9 nowych opiekunów. I to nie jest to, że daliśmy komuś pieska. Daliśmy pieska odrobaczonego, daliśmy pieska zaszczepionego. Bardzo nad tym czuwa nasz lekarz weterynarii w Wojniczu. Po prostu to była pełna opieka. W tym roku już 5, czyli 14 piesków znalazło nowych opiekunów. A jak gmina szuka właścicieli dla psów? Wiedzą, że jeżeli nawet i rozmawiają z pracownikiem. Poczta pantoflowa. Tak, rozmawiają z pracownikiem. Słuchaj, jeżeli będzie tam jakiś fajny piesek, daj mi znać, bo jestem zainteresowany. I na takiej zasadzie czasami były sytuacje, że w ogóle nie było żadnego pieska, ale kandydat czy wykonał już czekał na to, żeby takiego pieska przygarnąć. Jest to duży problem. Mam nadzieję, że się z tym uporamy. Coś zrobimy w tym kierunku, żeby stworzyć tym bezdomnym pieskom, bo ja w dalszym ciągu twierdzę, że bezdomnym można zostać, jeżeli mu właściciel umrze, taki piesek. Natomiast jeżeli ktoś go wyrzuci, ktoś go pozostawi, to jest porzucony pies przez człowieka, który nie zasługuje na to, żeby mieć pieska w ogóle. No właśnie, ten proceder miał się wziąć stąd, że gmina chciała oszczędzać zamiast płacić tarnowskiemu azylowi. To powiedzmy od razu, że za samą gotowość do przyjęcia psów rocznie płaci się około 10 tysięcy złotych. Do tego jeszcze dochodzi koszt kilkuset złotych za utrzymanie każdego psa. Miesięcznie. Więc żeby nie płacić tych pieniędzy, gmina radziła sobie po swojemu, czyli przetrzymywała psy w piwnicy. No i teraz tak, czy to dużo, czy to mało? Jak pan skomentuje te koszty, panie burmistrzu? To znaczy my jako samorządowcy, ja przede wszystkim jako burmistrz mogę nawet dołożyć, żeby po prostu te psy miały godne warunki. Są to niemałe pieniądze, bo trzeba powiedzieć, że oprócz tego po prostu, tak jak pani powiedziała, miesięczne utrzymanie takiego pieska też kosztuje. Natomiast gmina Wojnicz przeznaczyła w budżecie 16,5 tysiąca złotych rocznie na to, żeby z tymi pieskami po prostu się uporać. Dochodzą takie głosy do nas, że burmistrz Zakliczyna również niekoniecznie radząc sobie dobrze z problemem, przewozi psy do Nowego Sącza. Słyszał pan o tym?
Ja tylko słyszałem, że ja mam umowę podpisaną z azylem w Tarnowie, natomiast Zakliczyn ma podpisane prawdopodobnie z azylem w Nowym Sączu. Nie wiem, czy to są lepsze warunki, gorsze, po prostu nie interesowałem może się jeszcze. Może taniej. Może taniej. Chętnie porozmawiam z burmistrzem Zakliczyna na ten temat, bo bardzo mi to zostało, leży teraz na sercu i naprawdę ten problem w Wojniczu zostanie rozwiązany. Także czasami te przykre sytuacje czy artykuły w gazecie, czy coś troszeczkę takie niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o mieszkańców Wojnicza, tak aby się nie wiadomo po prostu, co tam działo. Mamy ten problem, wiemy o nim, znamy ten problem i będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. To powiedzmy jeszcze, od kiedy pan będzie te kojce budował na terenie Wojnicza? Zleciłem swoim pracownikom, kierownikowi komunalnego, żeby po prostu wszystkie sprawy ustawowe, formalne. Czy prawne, formalne, jeżeli nas nic nie będzie blokować, to obiecuję, że sami zbudujemy 3-4 czy ileś kojce, jak to można krótko powiedzieć, takie miasteczko dla psów z fajnymi budami, naprawdę z warunkami idealnymi, niech to będzie wzorzec dla czy innych. Czy na jakimś terenie gminnym, czy prywatnym? Spróbujemy, bo mamy możliwość podpisania umowy przykładowo i z indywidualnym jakimś rolnikiem, czy może z lekarzem weterynarii na ten temat porozmawiamy, czy by takiego czegoś nie zrobić, albo po prostu, jeżeli już nie będzie możliwości, to na terenie gminnym. Panie burmistrzu, podobno obiecał pan mieszkańcom wielkiej wsi budowę siłowni plenerowej i to jest o tyle ciekawe, że byłaby to pierwsza plenerowa siłownia na terenie gminy Wojnicz. Jest potrzeba taka? Mieszkańcy zwracają się? Tak, byłem na zebraniu wiejskim, był poruszany ten temat, pani radna z wielkiej wsi ruszyła ten temat, że oni by zainteresowali się projektem. Ja oczywiście ich poparłem, dlatego, bo zawsze wspieram inicjatywy lokalne i jeżeli oni uporają się z projektem i będą tego chcieli, bo chcą ćwiczyć, to ja im obiecałem, że im pomogę po prostu finansowo w tym przedsięwzięciu. A oni zorientują się, gdzie należy napisać i aplikować o pieniądze. Tak, o dofinansowanie, tak. Rozumiem. O to chodzi. Ta pani radna cały czas mówiła, że ona się zorientuje, sama się zainteresuje, do kogo ten projekt napisać i gdzie. A pan gdzie. Dołoży. A ja dołożę. Ile jest pan w stanie dołożyć? No, prosili mnie o 10 tysięcy, także na pewno te pieniądze się znajdą. Panie burmistrzu, już od jakiegoś czasu strefa ograniczonego parkowania na rynku w Wojniczu obowiązuje. Jest zakaz całkowitego pozostawiania tam samochodów. Jak to się sprawdza? Burzą się mieszkańcy? Na pewno nie jest to wygodne dla mieszkańców. Dla niektórych mieszkańców, dla tych, którzy po prostu pozostawiali samochody i jechali do pracy, czy to do Brzeska, czy do Tarnowa na cały dzień, czy do Krakowa. To nie jest to, że mieszkańcom nie wolno zatrzymywać się. No bo mówią, że burmistrz utrudnia życie. Do dwóch życie. Godzin, 120 minut mamy bez ograniczeń. To tylko w miejscach oznakowanych, żeby to była pełna jasność. 120 minut to jest dużo. To idzie wszystkie sprawy załatwić w urzędzie, to idzie zakupy zrobić. To nie jest złośliwość, tylko chcieliśmy troszeczkę uporządkować, bo już naprawdę dochodziło, mało tego, że nie było miejsca, to już między kierowcami dochodziło do takich sesji nieprzyjemnych. Walczyli o miejsca. Walczyli o miejsca troszeczkę czasami niecenzuralnie i to było. Był to sygnał do tego, że musimy tę sprawę załatwić, ale my nie zaprzestajemy, chcemy budować parkingi i będziemy robić wszystko, żeby samochody w Wojniczu było gdzie parkować i rynek został uwolniony. Czy póki co kierowcy dostosowują się do tego zakazu, czy mimo wszystko próbują go obejść? Zauważyłem, że jest mniej samochodów na rynku, czyli kierowcy się dostosowują. No ale są też niektórzy, którzy po prostu nie robią ze z tego nic, a my po rozmowie z komisariatem policji, z panem komendantem, którego prosiłem, żeby pouczać tak długo, aż zrozumiemy wszyscy, nie na tym rzecz polegała, żeby po prostu karać. Ja jestem daleki od tego i trzeba stworzyć po prostu alternatywne warunki, żeby później można było wymagać od mieszkańców konsekwentnie przepisów. Panie burmistrzu, jak pan zabrał strefę parkowania, to musi pan coś mieszkańcom dać. Powiedział pan przed momentem, że parkingi będą budowane.
Pytanie, gdzie i kiedy? W sąsiedztwie rynku mamy takie ładne planty. Mamy już projekt zrobiony. Tam musimy zerwać połamane kostki na chodniku. Pięknie to wszystko wyasfaltować. Poszerzymy. Ja liczę, że do końca roku powinniśmy to zrobić. I tam około 60 samochodów będzie zaparkowane, a to jest dużo dla nas. I wtedy będziemy też już troszeczkę tacy mieli ten rynek odblokowany. Druga inicjatywa to jest budowanie całego parkingu obok cmentarza, o którym już mówiłem nieraz. I ten, że jeżeli fundusze unijne się pojawią, to jest dalsza perspektywa, to jest jeszcze rok, dwa, ale na pewno będzie to tak w ramach, można powiedzieć, takiego dworca PKS-u, znaczy samochodowego. Panie burmistrzu, 19 czerwca między godziną 8 a 17 wybory sołeckie. Już minął termin zgłaszania kandydatów. Wiem, że chyba we wszystkich sołectwach są zabezpieczeni kandydaci do wyborów. Są takie miejsca, gdzie nawet po dwóch, trzech. Gorące dyskusje towarzyszyły wyłanianiu tych kandydatów w poszczególnych miejscowościach. To znaczy kandydaci zgłaszali się sami. Tylko, że tych tych kandydatów jakoś za dużo nie było. To ciężka praca. Bo to jest ciężka praca, to jest niewdzięczna. Pan coś o tym wie. Ja wiem, ja byłem sołtysem i chcąc, żeby być dobrym sołtysem i zaangażowanym, to naprawdę trzeba się poświęcić. Ja się cieszę, mam dobry skład sołtysów. 11 jest pojedynczych kandydatów, czyli 11 pozostaje, ma już pewne. W czterech sołectwach są podwójni, będą decydować mieszkańcy, którego wybiorą. Ja jestem otwarty na współpracę z sołtysami, byłem sołtysem, wiem, na czym to wszystko polega i mam nadzieję, podobno że... Podobno praca 24 godziny na dobę. 24 godziny przychodzą na dobę. Przychodzą ludzie o różnych porach? Różne, no na wszystkie problemy, to znaczy się, od tego jesteśmy, no niestety, bierzemy to, oni są na, jak to mówią, na pierwszej linii frontu, biorą to na klatę, przychodzą do burmistrza rozwiązywać problemy, z tym, że ja jestem sercem z nimi, bo wiem, na czym to polega, jeżeli jest możliwość rozwiązania problemu natychmiast, to nie zbywam ich, tylko im staram się pomagać, żeby ci mieszkańcy po prostu mieli to, co chcą. A jak to jest? Wśród kandydatów na sołtysów więcej kobiet czy mężczyzn? A do tej pory, pani redaktor, mieliśmy więcej pań. Było 8 pań i 7 mężczyzn na 15. Kobiety się nie boją. Kobiety się nie boją i powiem szczerze, że są dosyć aktywne w tym, co robią. Zaprawione w boju. Zobaczymy teraz po tych wyborach, czy ten parytet będzie zachowany, ale nie przeszkadzało mi to po prostu współpracować. Ja wiem, że kobieta troszeczkę bardziej jest wymagająca, ale niestety takie musimy... Takie ma pan doświadczenia? No, sołtyski nie odpuszczają. Walczą do końca? Walczą do końca. A jak sobie radzą z mężczyznami, którzy na przykład próbują im coś narzucić? Mówią, masz zrobić tak, bo ja uważam, że powinnaś zrobić tak. To znaczy, no cóż, będziemy się wspierać. Kobieta ma argumentów tak dużo, że potrafi przekonać każdego, a nawet i czasami ta łezka w oku po prostu zmiękcza każdego. Kobiety rządzą na świecie, panie burmistrzu? I to mocno. Przykład w naszym kraju też. Cóż powiedzieć na koniec? No, bardzo pięknie dziękuję za tą rozmowę i tak się nawet troszkę do siebie uśmiecham. Może i dobrze, no. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo i dziękuję państwu. Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza, był naszym gościem. Serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia.